dzień Starego Roku. Witam Was, drodzy, serdecznie w codzienniku biblijnym i pozdrawiam z Katowic. A dzisiaj towarzyszą nam słowa z psalmu 31, 16 wiersza. Mój los jest w Twoim ręku. Natomiast psalmem dnia jest psalm 121. Wznoszę oczy ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc nadejdzie od Pana, który stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli, abyś się potknął, bo ten, który cię strzeże, nie drzemie. Przecież nie drzemie, nie przysypia ten, który strzeże Izraela. Pan jest tym, który cię strzeże. Pan cieniem po twojej prawicy. W dzień nie porazi cię słońce, ani księżyc w nocy. Od zła wszelkiego Pan cię ustrzeże. Będzie strzegł twojego życia. Pan będzie strzegł twojego wyjścia i wejścia, teraz i na wieki. Koniec roku kalendarzowego, ten ostatni dzień 2021 roku, kieruje nasz wzrok jeszcze ku przeszłości, w stronę tych dni, które były. I kiedy spoglądamy na miniony rok, stwierdzamy, że był to rok dynamiczny, pełen niespodzianek, szybko zmieniającej się sytuacji, pokazujący nam, że nie my jesteśmy panami sytuacji, że nie my jesteśmy władcami tego czasu, że są na tym świecie siły od nas dużo potężniejsze, wobec których stajemy niekiedy bezsilni. Często doświadczaliśmy tego w minionym roku, obserwując doniesienia medialne, ale także niestety i w naszym osobistym, może rodzinnym kontekście doświadczyliśmy tej ludzkiej niemocy, kruchości ludzkiego zdrowia czy ludzkiego życia. I te myśli mogą napawać nas niepokojem. Te myśli mogą nas dobijać. Ale słowa z psalmu, z tego hasła dnia przypominają nam, że nasz los, nasze życie nie jest zależne od nas i nie musi być zależne od nas, bo nasz los jest w rękach Boga. I to jest pociecha, z którą możemy iść z podniesioną głową w stronę nowego roku, w stronę tego, co przed nami, w stronę tego, co również napawa nas niepokojem, bo nie wiemy, jak będzie wyglądał ten nowy rok, co przyniesie, jakie doświadczenia. Też może, tak jak psalmista w psalmie tygodnia, wznosimy nasze oczy, spoglądamy, rozglądamy się wokół siebie i pytamy, skąd nadejdzie mi pomoc? Gdzie mam tej pomocy szukać? Kto może mnie wesprzeć w mojej trudnej sytuacji, w tym wszystkim, co przeżywam, w tym wszystkim, co będę musiał albo musiała przeżywać? I na to pytanie odpowiedź jest. Pomoc nadejdzie od Pana, od Stwórcy nieba i ziemi, od tego, który w swoim ręku ma nasz los, ale także trzyma cały świat, bo On go stworzył i On go utrzymuje. Zatem nasze życie, nasze losy nie są zależne od nas, nie są zależne od żadnego innego człowieka w takiej czy innej konfiguracji politycznej, społecznej, światowej. Ale nasze życie, a przede wszystkim nasza wiara i nasze życie wieczne są w rękach Boga. I On nas prowadzi przez każdy kolejny rok tego ziemskiego życia, aż do ostatecznego spotkania z Nim twarzą w twarz, w miejscu, do którego wszyscy przez lata naszego życia zmierzamy, w Królestwie Niebieskim. Dlatego, droga siostro i drogi bracie, spoglądając do tyłu, nie martw się i nie przejmuj tym, co było, ale poszukuj przejawów Bożej łaski, Bożego prowadzenia, Bożego mocnego trzymania w swoim ręku. A kiedy je dostrzeżesz, kiedy we wdzięcznej modlitwie będziesz za nie dziękować, to idź też z nadzieją w przyszłość, bo tak jak Bóg trzymał cię w swoim ręku w tym mijającym roku, tak też będzie to czynił i każdego dnia nowego. Tego Wam, drodzy, życzę, tej świadomości bycia w Bożym ręku, bo w Twoim ręku, Panie, jest mój los. Amen. Módlmy się. Dziękujemy Ci, kochany nasz Ojcze, że przez ten cały rok miałeś nas w swoim ręku,
że się nami opiekowałeś, otaczałeś swoją troską. Dziękujemy Ci za to wszystko, co nas kształtowało, za wszystkie doświadczenia, smutki i za radości, które z Twojej ręki otrzymaliśmy. Prosimy, bądź z nami nadal, prowadź nas, błogosław. Miej w swojej opiece nas, naszych bliskich, całą naszą ziemską ojczyznę, cały świat, który stworzyłeś i utrzymujesz. Tobie niech będzie chwała i uwielbienie na wieki wieków. Amen. Drodzy, korzystając z tego, że jest to ostatnie nagranie codziennika w tym roku, pragnę Wam serdecznie podziękować za to, że byliście z nami. Za to, że mogliśmy każdego dnia tego roku codziennie rano, ale i nie tylko, spotykać się, razem rozważać Boże Słowo, że zapraszaliście nas do swoich domów, że mogliśmy chociaż w taki sposób być częścią Waszego życia i że nawzajem mogliśmy się ubogacać, bo to nie było tylko jednostronne, ale też dzięki Waszym komentarzom, nie tylko na YouTubie, nie tylko w przestrzeni internetowej, ale też na żywo, dzięki tym komunikatom zwrotnym, które otrzymywaliśmy, wiemy, że nasz trud nie jest daremny i wiemy, że warto dla Was nagrywać te codzienniki, warto z Wami być, ten wspólny czas spędzać i budować te relacje. Dziękujemy Wam za to jeszcze raz. Zostańcie z Bogiem.